Cześć, tu Mać, witajcie dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Beyond Dwie Dusze. Przed nami misja. Naprawdę bardzo niebezpieczny wataszka. Dowodzi wieloma bojówkami, które kontrolują kluczowe dzielnice tego miasta. Blokują naszą pomoc humanitarną. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Wow. Przemieszcza się dwa razy dziennie. Ogólnie z tego co wiem, misja jest długa, więc będzie na dwa odcinki. Pewnie już go tam nie ma, ale to jest dobry punkt wyjścia. Działasz w pojedynkę. Unikasz potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Eliminujesz cel, aktywujesz lokalizator i czekasz, aż cię ewakuujemy. Musisz z tym wszystkim zdążyć przed świtem. Okej. Ostatniego schwytanego Amerykanina ciągnęli jeepem przez miasto. Wow. Na jakimś kutrze znaleźli jego głowę i nogę. Kiepska sprawa. Pocieszył, zachęcił. Wrócę za nim, połapił się, co się stało. Uważaj na siebie, Jody. Martwię się o ciebie. To nie możesz iść za mnie? Dobra, dajmy mu tu buzi. Ostatnio się buziali, to niech mają i dzisiaj. No. A ogólnie takie ogłoszenie, że od teraz Beyond będzie dwa razy w tygodniu już cały czas. Mamy jeszcze trochę czasu, prawda? Ohoho, się zachciewa. Ostatnio to kto speniał? O, nie, Sianek, prraśnie. Oglądałam, słuchajcie, też ostatnio u Wojtka Beyonda właśnie do tego momentu, do którego sama przeszłam. I powiem wam, że ja się cieszę, że nie gram na trudnym poziomie. Bo walki tam są masakryczne. Co prawda lepsze jest sterowanie Aidenem, ale jednak nie. Jednak ja wolę mieć podpowiedzi z walkami, nie? Powiem wam, że się obawiam, naprawdę się obawiam. Ja się teraz tutaj czuję trochę jak w Battlefieldzie. O, trupek. Unikasz pogięła lekko. Z wrogiem. Zero wsparcia. Dlaczego? Sprawdź, czy nie ma tu żołnierzy. Tutaj jest. Jednego chyba nawet opętać bym mogła. Tam mogę polecieć. Dobra, tutaj nie widzę. Nie, chyba tylko tamci dwaj są. A nie, tutaj teraz zaczęli łazić. Czy ja już mogę tutaj go straszyć? W sumie mogę. Dobra, to my sobie podejdziemy. Tu się chowaj. Teraz on był z której mańki? Aiden, pomóż jeszcze raz. Aż tam? Chyba nie. Gdzieś mi się podziały te żołnierze. Tam jest, dobra. Już widzę, gdzie mamy dojść. Dobra, chodź. Tak, tu. Możesz podejść tędy i go zdjąć. Teraz może Aiden? Tam wyżej gdzieś? Nie. Dobra. Jest, tu było wejście? A tu? Aiden, chodź tu. Jak ona tak się skrada, to ja tutaj totalnie nic nie widzę. Co tylko opony. Tam mogę podlecieć, ale nie wiem, co mi to da, chyba nic. Tu są te schody, gdzie ja siedzę? Tu, dobra. Byłaś? Chodź.
Mnie tu złapią, ja wam mówię, mnie złapią na bank. No co, nie możesz tędy wejść? Dobra, jak ty musisz okrążać. Już nie masz takiej tłustej dupy, no proszę ciebie. Idź tu się schowaj, schowaj się dziewczyno, schowaj się. Bierz go. Cicho, cicho. Idź spać. Chodź to, Aiden. Tu? Dobra, tutaj też nikogo nie ma. Chodź. Chodź, idziemy. Wow. Ja to jestem pierdoła jednak. Robiłaś hałasu. Pewnie co nie miara. Aiden, chodź tu, bo ona naprawdę tak się źle rozgląda. Dobra. Dzięki. A teraz jeszcze nie. Pokaż. Tam coś na dachu widzę, widzicie? O, tam. Coś się świeci. Dobra. Wyłaź. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Może coś znajdziesz. No tu widzę. Oto. Super. Teraz chodźmy. Nie, chodźmy, bo ja tu coś widzę. Aha, ja to mam przetrzymać chyba, tak? A, bonus mamy. To już drugi. Wow, uciekaj. Pokaż jeden, czy tu ktoś jest. Dobra, nikogo nie ma na razie, okej. To dobra, idź tam. Fajne jest to, że kamera nas nakierowuje od razu, gdzie mamy iść, nie? Ale tam są goście. Aiden? Nie wiem, żadnego nie mogę opętać. Teraz może... No dobra, tutaj podbiegnijmy. Mogę już? Coś? Może uda mi się po prostu koło nich przemknąć. Zaraz zobaczymy. Nie wstawaj! Może podejdzie, tego będę mogła zdjąć. Cicho, śpi. Chowaj się tu. Pytanie teraz... Gdzie ja mam się udać? Aiden? Tam chyba, okej. Tu, Jody, tu. Tak, wiem, po drugiej stronie. Aha, dobra. To, Aiden.
Nie, dobra, oni nie zwracają na mnie uwagi. Tam? No tutaj jakiegoś targają. Aiden, coś możesz? Mogę! No takie małe obmętanko. Kogo by to obchodziło? W sensie, małe opętanko, tak? No dobra, wracamy. Powiem wam, że w Battlefieldzie jednakowoż jest trudniej. Tutaj jest jeszcze całkiem spoko. Zaraz, Aiden. Na razie nikogo nie ma. Czy tu jeszcze jedno widziałam? Nie. Dobra, wróćmy. Śmigaj. Pewnie zastanawiam, jak ono sobie łapnie poździera. Aiden? Nie. Oni sobie pojadą. Hotel Zenaki. Szybko dotarliśmy. Aiden? Wiesz co, mnie interesuje jeszcze tu. Aha, tam dalej nie mogę. Tu jest gościu. A, za daleko. Dobra, musimy podejść. Chodź, chodź. Teraz... Tu? Dobra, może już Aiden tamtego sięgnę gościa. Nie, jeszcze jest za daleko. No ale nie, nie, nie kłócaj, tylko ja chcę, żebyś tam podbiegła mi. Dawaj, Aidena. Halo, Aiden, gdzieś ty się pogubił? Czemu ja tam Aidenem nie mogę? Mogę się tu skryć. O, teraz mogę. Gdzie jest ten gość? A on tam stoi za tą ścianą. Dobra, może ja muszę przebiec tu mimo wszystko. O, jest. No pana to chyba już poddusimy, nie? Dobra, jest bezpieczniej. Aiden, jeszcze bym cię prosiła tu. Czy tu na górze coś mamy? U, będziemy mieli jakieś wspomnienia. No dobra, na górze wydaje się być czysto. Śmigaj na górę. Na górę. Na górę, na górę, na górę. Nie ma ich. Tutaj mamy. Mi się bardzo podobały, słuchajcie, te wspomnienia, jak wtedy w instytucie byliśmy. Są niedaleko katedry. Jedna jest niedaleko. Łatwo ją znaleźć. A czy tutaj jeszcze coś jest? Tu. No troszkę wyżej. Teraz pójdzie. Kolejna okazja
widać. Mogliby tutaj dać polskie napisy do tego. Jamal. Był tu. Dobra, Aidan, ja cię na sekundę poproszę, bo chcę zobaczyć, czy tu jeszcze coś jest. A ty to widzisz lepiej. Tak, jeszcze tutaj są te dwa. No chodź tu. Tu do mnie. O tu. I tam za nią jest kolejna. Spędzili tu noc. 10 osób. Sporo. Dobra, i tutaj jeszcze widziałam coś. Tak. Myślałam, że jakoś to skomentujesz czy coś. Dobra, no to my chyba teraz będziemy szli dalej, nie? Będziemy schodzić po schodach czy tu? No tam idziemy. Tam jest jeden gamoniec. Aidan? Możesz pomóc? Dobra, chodź tam. Oni się nie patrzą w sumie. Chyba, że będę mogła go zdjąć, wiecie? Ale tamci są, nie? Chociaż. Spostrzegawcze to? Śmigaj na tu drabinę. Powiem wam, że zawsze jak gram tutaj na padzie, ręce mi cierpną. Nie jestem przyzwyczajona chyba. No wyłaź! Ojej, nie popatrzyłam się na tego, czy tu jest, czy nie. Biegnij go! I zamilkł. Tam, w tą dziurę. Ojej. Tam był... O, tu. Możesz się tak... Dobra, skoro mówisz, że tam masz biegnąć, to spoko. Weź się schowaj. Ja nie wiem, właśnie Aidanem chcę tu przejrzeć. Co tam było? A tam jakiś... ktoś coś leży. Pana możemy poddusić. Ogólnie, słuchajcie, zdecydowałam, że... dobra, więc pewnie w tamtą stronę będziemy musieli iść. Zdecydowałam... że Beyonda sobie chce spróbować splatynować aż. Nie wiem w ogóle w tym momencie, czy ja w dobrą stronę idę, wiecie? Aidan? Tam ktoś jest? Ten jeden jest, ale... może nas nie zobaczy, dobra. Albo go zdejmiemy, jak to my. Aidan?
Właśnie widziałam Wojtka na trudnym poziomie. Nie ma, słuchajcie, w ogóle tych wskazówek ze strzałkami. To jest masakra. Ja bym się wykończyła na tym. Aiden? Czy jak nie wiem, gdzieś to Aiden najlepszy, nie wiecie? A tutaj sobie kogoś zaraz poddusimy. Dobra. A. Podduszanie, wiecie, spoko rzecz. Chodź, Aiden. Czego powinniśmy opętać raczej, żeby wystrzelił tamtych, nie? Pasz. No, ci się przestraszyli, uciekli. Dobra, Aiden, chodź, bo ja nie wiem, w którą stronę mam teraz iść. Są tu, czy... No dobra, ale tu mam jakieś wejście, przejście, nie. Nie, może tamci nam nic nie zrobią. Chodź, Aiden. Na tu drabinę? Nie wydaje mi się. Tam. Dobra, to wracamy. O, będziemy mieli opętanko. Tylko czekajcie, Jody musi podejść bliżej. Nara. I nara. Taki masakryczny trochę dzisiaj ten odcinek, no ale... Na razie jeszcze w miarę nam dobrze idzie, prawda? Aj, mogłam najpierw sprawdzić, nie? Że jak gra nam to umożliwia, to raczej nie musimy... Widziałam ją chyba w sobie. Nie musimy Aidena wtedy używać. Okej. Okay. Bo właśnie odjechali. O, tu Aiden, tu. Wiedzieli, co on mówi jeszcze, byłoby prościej, nie? Czy tutaj jeszcze coś jest, co ja mogę sobie sprawdzić? Tutaj chyba nie. Idźmy tu. No. Jezu, bo nie chcę coś się dymić dzisiaj. Dobra. Aiden, chodź tu, to ty będziesz widział, czy tu jeszcze gdzieś coś jest do sprawdzenia. O, tu jeszcze na podłodze mamy trupa i mamy jeszcze jakąś mapę. Chodź tu. Czy
ty możesz o bardziej jakoś tak. Dymienie mi się popsuło. A, do tej wieży teraz pojechali. O! Czyli znowu będziemy, słuchajcie, przez miasto sobie tutaj dreptać. Zobaczmy jeszcze tutaj wspomnienia. Może jaki achievement będzie za wszystkie wspomnienia. No, widzicie, z trupa to lepiej się jednak dymi. To nie byliśmy my. No, mogłabyś już wracać wtedy. Dobrze, Aiden, dokąd teraz? Chyba stąd musimy wyjść po prostu, nie? No to dobra, to lecimy. No co? Tu. W którą mańkę jest ta wieża, bym chciała wiedzieć. Prawdopodobnie w tamtą, coś mi się wydaje, nie? Chodź, Aiden, ty pokażesz pewnie gdzie. Chyba, że przez tą świątynię mamy przejść, będzie prościej. Dobra, chodźmy. Tu na razie nikogo nie ma, dopiero co pojechali, nie? Aiden, pomożesz w którą mańkę? Tam. Nikogo nie ma. Okej, bezpiecznie. Wiecie, nie chcę ryzykować, że mi Jody zdejmą czy coś. Ja tu kogoś słyszę. Aiden? A, tam jest zwierzę. Tam mamy iść, okej. Coś mi tu stęka strasznie. Teraz, Aiden, w którą stronę to pokazywałeś? Tu. Typowa baba. Ja, to jest dziecko. Wiesz, ty masz misję, masz tam kogoś sprzątnąć. On jest z nimi, nie z tobą. Stracił dużo krwi. Umrze, jeśli mu nie pomogę. No chyba nie mamy tutaj wyjścia, prawda? Nie znoszę leczenia Aidenem, naprawdę. To jest najgorsza rzecz, jaką Aidenem można tutaj robić. Okej. Okay. Już, noga cała naprawiona. No działa, działa. No chodzisz, Bambo, już w porządku. Nie, serio, mogliby tu dać napisy. Tak, ocaliłam cię. A Salim jesteś, okej. Okay. Ładnie. Jak fajnie wypowiada.
Chyba mamy towarzystwo. No spory, ładnie. A, sporo ich. Ale wiecie co, ja myślę, że to sobie będziemy kontynuować w następnym odcinku, bo tak jak sprawdzałam długość misji, to będzie jeszcze na cały pełny odcinek najprawdopodobniej. No będzie też pewnie zależało, jak będzie nam szło, nie? Ale no, reszta w kolejnym odcinku, no tak inaczej teraz jest, no... Nie wiem, wolałam właśnie jakieś te wspomnienia z laboratorium, tamte demony. Tutaj mi tak strasznie Battlefieldem wieje, więc może dlatego. No ale to nic. Zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy, rozkręci, czy nasz tutaj... Co z tym Salimem będzie? No. I czy w ogóle to przejdziemy? No. Dobrze, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.